6:59, moi drodzy, 7 maj, Joel Chess jest moim przeciwnikiem o rankingu 2387, także zapowiada się ciekawe starcie. Zagrał rywal C6, zagramy D4, mamy Karokana i teraz tak, na Karokana mam posunięcie E5, gdzieś tam przymierzam się do posunięcia F3, posunięcia koń C3 i koń D2 dla mnie trochę odpadają, bo jest ten Tartakower i... Tartakower jest naprawdę bardzo nieprzyjemnym systemem i wydaje mi się, że można dostać nawet lepszą, może nie, że lepszą, bo tam też są pozycje dobre, ale bardziej praktyczne pozycje. Na przykład Panowa tak jest bardzo ciekawy, gdzie pozycja jest bardzo otwarta i wydaje mi się waleczna. Czarne mają wiele ustawień, na przykład właśnie z E6. I teraz tak, na razie wprowadźmy skoczka na F3, bo teraz po E6 nie ma gońca G4 i nie ma tych złożonych wariantów forsownych. Rywal gra koń C6, okej, to mi się trochę nie podoba, bo teraz nie wiem, czy ja już nie będę grał przez C5 tej pozycji. Z planem goniec B5, tylko, Czekajcie, jak to szło? Bo to szło w podobnych strukturach, E4, C6, D4, D5, EDCD, C4, koń F6, koń C3. Jaki to był ruch tutaj? Aha, to było po koń C6, goniec G5. No nie przypomnę sobie teraz. Nie przypomnę sobie teraz. Mam dwie możliwości. Mogę zagrać C5 i mogę zagrać CD. Tylko po CD dostanę ED. Wtedy wystawię gońca na D3. Goniec D6, roszada, roszada, tak? No i w skrócie nic nie dostanę, ale gramy w szachy. Mogę zagrać C5. Tylko dostanę goniec D7, goniec D3, B6. CB i hetman bije B6. Ja to wezmę na D5, moi drodzy. Ja to wezmę na D5. Proponuję strukturę bardzo symetryczną, ale... Wydaje mi się, że tu mogę zakręcić. Nawet koń E5 mi się podoba w tej pozycji. Konie 5. Jeżeli goniec D6, to gram F4. Roszada, gram goniec D3. Tylko, że on zagra konie 4, tak czy siak czasem. Na pewno coś można ambitniej było zagrać, ale dobra, zagrajmy gońcem na D3. Na razie jest wszystko git. Rywal pewnie zagra goniec D6. Bo cóż innego, możemy pójść do końcówki. Mogę zagrać hetman E2. Tylko wtedy goniec E6 jest, także też mi się to nie podoba. Nie, dobra, zagrajmy normalnie. Goniec D6, krótka roszada, krótka roszada. Zagramy H3, rywal zagra H6. Okay, goniec A7. Goniec A7 mi się nie podoba. Zróbmy roszadę, bo wydaje mi się, że ten goniec stoi po prostu pasywniej. Zagrajmy H3, żeby nie było goniec G4. Rywal zagra pewnie H6. I teraz myślałem, żeby zagrać gońcem na E3. Żeby postawić zaraz hetmana na D2. Tylko w sumie wieża E8 z planem goniec F8 trochę przeoczyłem. Ale może na wieża E8 mam konie 5 od razu. Aha, to wygląda dobrze. I po goniec F8 mamy F4 od razu. Bo pionek na D4 teraz jest broniony. To ma sens. A jeżeli rywal zagra za wolno, to zagram hetman D2 i może nawet jakieś strzały na H6. Tak, na przykład w ten sposób. Hetman D2. Chcę bić na H6 tego pionka, tylko wieża E8 rywala broni chyba. Bo po goniec H6 GH hetman bije H6, goniec F8. Jak hetman G5, to goniec G7. I tutaj rywal się wybrania. Dlatego nadal po wieża E8 zagram konie 5. Jakoś jak chcę zaczekać z wieżą na E8, bo wtedy pole E8 zabieram skoczkowi po biciach. Jakoś tak wydaje mi się to być w miarę logiczne. Dawać konie 5. Jeżeli bicie koń D7, to chyba goniec D4, żeby zabrać opcję D4 rywalowi. Jakieś F4 w przyszłości. No zobaczymy co z tego wyjdzie. Bicie wydaje mi się być najlepsze, bo jak zagram F4 i tym pionkiem będę mógł bić, to otworzę sobie wieżę. I będę miał plan z F5, jeżeli rywal nie zbije. Także wydaje mi się, że bicie na E5 jest konieczne. Okej, goniec F8, F4 ładujemy. F4 jest na pewno dobrym ruchem w tej pozycji. No i co, teraz będę chciał zagrać wieża AE1, żeby zawsze na koń B4 mieć goniec B1. W miarę naturalne posunięcie, żeby wprowadzić wszystkie figury do gry. Ta wieża przyda się na linii E, zagram zaraz F5. Wydaje mi się, że czarne zaczynają mieć troszkę mało przestrzeni w tej pozycji. Także jestem zadowolony wbrew pozorom z tego, co dostałem. Bo wydawało mi się, że... no, że rywal może zagrać bardziej pryncypialnie. Ale to jest fajne, bo jednak jest symetria, ale no ta pozycja jest bezpieczna, powiedzmy sobie. I mamy szansę gry na wygraną, te plany moje oferują ciekawe rozwiązania. Także Panów naprawdę jest ciekawym wyborem, jeśli chodzi o Karokana, o grę przeciwko Karokanowi. No i myślę, że czas od czasu będzie wlatywał. Będziecie widzieć czas od czasu takie rozwiązanie na moich transmisjach. Goniec B4, właśnie gdzieś ten ruch mi przemknął, jak sobie zerknąłem, tak, co rywal ma tutaj robić. I to ja na to, co ja na to? Bo tu już pasuje podejść do sprawy troszkę agresywnie. Jeżeli, bo tu wieża AE1, to dostanę konie 4. Bicie i może F5 wtedy. Konie 5 DE, hetman bije D2, goniec bije D2, goniec C4. No i pionek na E5 spada. Tak nie za bardzo. F5, konie 5, FE. Koń bije D3, EF, król F7. Hetman bije D3, ten król na F7 wcale źle nie stoi. Jakieś ofiary hetmanów? No nie widzę nic na razie ciekawego. A to oznacza, że tym hetmanem pewnie trzeba by spadać albo zagrać A3. Tylko patrzy, bicie i konie 4, tak? Mi się hetman C2 podoba. Tylko po hetman C2 jest wieża C8. Albo taki ruch hetman E1? A jak A3, konie 4... Bicie, hetman C3, DE, F5 z planem F6. No mi się jakoś taki ruch podoba. Wygląda trochę głupio. I zapewne jest głupie. Bo po hetman F2 nie podoba mi się to, że jest bicie i koniec 4 stępem. Ja biję, F5, goniec D5, F6 i tu może rywal wybić hetmanem i ja będę musiał hetmany wymieniać. No zagram hetmana 1, no tak mi podpowiada intuicja, ale... mogę się mylić w tej pozycji. Mogę się mylić. A jeżeli rywal nic nie zrobi, to jest dobre pytanie w sumie, co ja chcę zrobić? Ja chcę chyba wtedy zagrać... No bo ja chcę po konie 4 mieć F5 od razu. Żeby bić i F5. Z tym na to się czaję, o tak. I gdzieś tego hetmana na G3 chcę przestawiać też w tym wszystkim, także... ogólnie wydaje mi się, że... może hetman F2 było lepsze, bo bicie, konie 4, bicie, ja po prostu mogę zagrać F5 i podejściu gońcem zagrać hetman G3 najpierw. Przygotować posunięcie F6 troszkę. A hetman E1 teraz rywal nie musi bić na T3. No ale dobra. Załóżmy, że przestawimy hetmana na G3 i tak. I że ma to jakiś sens. Bo wydaje mi się, że jakiś tam ma. Dobra, konie 4, bicie, F5. Na koń bije E5, bije na E6 i po koń D3 mam E bije F7. Jeżeli goniec D5 gram hetman G3. To była moja puenta. Może F6 od razu? Też ciekawie wygląda. F6 od razu. Dobra, to zastanówmy się. Hetman G3. Po F6 rywal nie musi reagować. Może zbić na E5, a mogę zbić na E5. Wieża E5 nie ma, bo hetman G3. On może zagrać G6, tylko ja, że wtedy zagram hetman H4. On zagra H5. F6 mi się podoba. No dlatego tak zagram, wiecie? Jeżeli bicie na E5, to bicie na E5. Grożę wieża D1 czasami. Bo bicie na C3 wydaje się beznadziejne, ten goniec białopolowy będzie słabą figurą. Hetman G3 z dużą groźbą. GF? W sumie GF trochę nie popatrzyłem. GF goniec bije H6, wydaje mi się, że rywal tego nie przetrwa. Po FP mam hetman G3, tak samo. A na król H7 będę miał hetman H4. Wydaje mi się, że po GF rywal tego nie przetrwa. No goniec bije C3, w ogóle hetman G3 może od razu wygrywać. Wygląda fajnie. No, trudna pozycja. Ja sobie przygotuję primuwa, bicie na E5. Wydaje mi się to być chyba najlepsze dla rywala. No i teraz jestem bardzo ciekawy, jaki ruch wykona przeciwnik, bo pozycja według mnie jest ekstremalnie trudna. Może goniec C3. Ja BC. I on może jakiś goniec E6. Nie wiem. No bo ja grożę wieża D1 też trochę. To jest taka moja bardziej... Okej, G6. Tylko po G6 chciałem zagrać hetman H4 od razu. A tylko on ma wieża bije E5. O. Nie podoba mi się to trochę. Ale chyba jakiś hetman F4 będę chciał zagrać. Tylko wtedy G5 dostanę. No i niedobrze. Goniec C3 BC. No wydaje mi się, że nadal stoję na skraju może nie wygranej, ale bardzo dobrej pozycji, bo no jednak król przeciwnika jest bardzo słaby. Mój skoczek na C3 jest dobrą figurą. Jednak jakaś groźba, goniec bije H6, tam goniec G7, hetman H4 jest. Co prawda ona jest bardzo długa. I pewnie rywal może się przed nią obronić jakoś. No ale zobaczymy, czy mu się ta sztuka uda, bo to też nie musi być takie proste. No ale gra jak z nut tą pozycję. No i hetman D4 podstawiłem. Boże. Dobrze gra ziomek. Nic wam nie powiem, bo dobrze gra ziomek. Kurde, wieża bije F6, ja pierniczę. O, mater dyja. Będzie flagowane. No i Ed wygranko na końcu, hetman dochodzi. Wszystko zgodnie z planem. O, mater dia. O. No dobra, dobra partia na rozszczepkę na początek dnia. Dobra partia na początek dnia. O wow. Trzeba, tam można było kończyć, ale... Dobrze rywal się bronił, no. Nie chciał się pasywnie cofać, tylko grał aktywnie, kurczę. Ciężko się tak gra w szachy. Trzeba umieć. No to nie była najlepsza partia pod słońcem. Ale no faktycznie, no dobrze grałem, ale coś się zepsuło. I nie było mnie słychać. Goń z D3, roszada, A3. Minimalnie przewaga. Konie 5, F4. Hetman F2 jednak było trochę dokładniejsze, no dobrze. Hetman G3 i tutaj. No ja zbiję na H6 jak cymbał. Wieża D1, tak? Nie. Wieża F5. Wieża F5, wieża H5, wieża H6. Ale ruch, wieża F5. Chyba jedyny w ogóle. No tak, tutaj wszędzie. Król H2 to wieża bije 5, goniec D6. Ja zbiję tu. No tak, jedyny ruch wieża F5 w tej pozycji. Wow. Ale ruch. Nieźle, wieża F5. Kurczę, felek. Brilliant. Ja nie wiedziałem, co tu się dzieje w ogóle. Podstawiłem piony. Jak amator. No i miałem przegraną zupełnie oczywiście. Ale no jakoś to Miłek. Jakoś to Miłek zrobił, co? No i tutaj już nagle białe stoją lepiej troszkę, bo ten pionek A jest bardzo szybki. I A7. No dobra, no trudno, bierzemy to. Ranking rekordowy. 2-5-7-3, cieszę się. No, walka do ostatnich sekund o rekord. Trzymajcie się widzowie, do jutra, pa pa. I widzimy się o 17:00, pajo.